Witajcie, 92. odcinek Niskiego Prostingu. Stały zestaw prowadzących, Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Antoni Bugajski. Antku, witamy Cię na pokładzie Niskiego Prostingu. Witam serdecznie. Maćku, a Ty czyń swoją powinność i kilka zdań o naszym gościu. Antoni Bugajski, od 1998 roku dziennikarz Przeglądu Sportowego, zajmujący się przede wszystkim piłką nożną, no tak? Coraz bardziej, im starszy, tym bardziej no piłka. Dlatego też na naszej wirtualnej, niekoniecznie wirtualnej kanapie porozmawiamy właśnie w Niskim Pressingu o pierwszej lidze, szanowni państwo. A jest z kim, Maćku, że ci wtrącę, bo jak nadmiemy były szef działu piłka nożna w Przeglądzie Sportowym, w najstarszym i najważniejszym dzienniku sportowym w naszym kraju. Także z kim jak z kim, ale na pewno Antek tutaj sport dzisiaj ciekawe rzeczy nam powie. W intencji startu Fortuny, Fortuna pierwszej ligi. Może tak, Antku, pierwsze pytanie. Czy to nasze zaplecze Ekstraklasy to produkt rozwijający się z potencjałem? Pod względem piłkarskim, organizacyjnym, marketingowym, tak ogólnie? No, na pewno tak. Oczywiście dużo się zmienia. Wpływ na to mają jednak prawa telewizyjne. Jeżeli one cały czas są niskie, prawda, i cały czas śmieszne w stosunku do tego, co ma Ekstraklasa, ale to idzie w takim kierunku, takim progresywnym, powiedziałbym. To idzie w górę i to widać już po infrastrukturze, po tych stadionach, chociaż rzeczywiście cały czas to jest gdzieś tam plac budowy. Nawet przy okazji ostatnich meczów w Pucharze Polski widać było Chojniczanka, prawda, czy dwa mecze w Sosnowcu, okej, na stadionie pierwszoligowym, ale też inni pierwszoligowcy musieli tam grać, dlatego to wszystko jest jakby takim sygnałem, że to cały czas gdzieś się musi rozwijać, jest taki etap inwestowania w pierwszą ligę, ale naprawdę jest to liga zawodowa, to widać, nie tylko z nazwy i coraz lepsza i też zawsze narzekamy, że te kluby z pierwszej ligi, które wchodzą do Ekstraklasy, to gdzieś tam odstają, że to nawet na przykładzie Miedzi Legnica, że koniec końców spadła, prawda? Ale jednak jak tak popatrzymy tak spokojnie i tak naprawdę z dystansu na to i patrzymy na Wartę Poznań, jak sobie jednak radzi mimo wszystko, nie wiem jak skończy, ale sobie radzi. Drużyna, która nawet nie miała prawa awansować w tamtym roku do Ekstraklasy, wydawało się, że będzie się bronić tak przed spadkiem w pierwszej lidze. Jak popatrzymy na Raków Częstochowa, który rok wcześniej też zaistniał w Ekstraklasie i teraz no, miesza tam w czołówce, no to są takie też pozytywne sygnały, tylko tak jak mówię, no ta infrastruktura, no i właśnie znowu z drugiej strony przykład Rakowa jest negatywny, no bo no jak można drugi rok z rzędu grać poza Bełchatowie, miasto, no to nie jest to normalna sytuacja. To jest przedziwna sprawa. Antek, dopytam Cię, a powiedz mi, czy to jest normalne, że ta dysproporcja pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą, umówmy się, drugim poziomem, tak, bo nie lubię tego nazewnictwa współczesnego, pierwsza, druga liga, ale czy to jest naturalne, że kluby pierwszoligowe tak naprawdę oglądają się za tym, co spadnie z tego pańskiego stołu ekstraklasowego i ta dysproporcja, Ty też już wcześniej powiedziałeś, no jest chyba za duża, prawda? Mówimy o pieniądzach spraw telewizyjnych oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. No, w Anglii na przykład inny jest jakby model, że jest ten parasol, ten spadochron, prawda, dla klubów z drugiego poziomu rozgrywkowego, gdzie pieniądze spraw telewizyjnych te wielkie pieniądze są dzielone w jakiś tam sposób dla tych klubów, które spadają, żeby tam też jakby ożywiać tą jakby też koniunkturę. W Polsce też to się dzieje, idzie się już powoli w tym kierunku, mówi się o tym, dyskutuje się o tym. Ta różnica jest duża, bo rzeczywiście marzy nam się, oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji, taka liga jak ma druga, czyli to zaplecze, tak jak jest w Niemczech czy w Anglii, prawda, no to czy we Włoszech. To są silne drugie ligi, prawda, i one naprawdę tak nakręcają, napędzają całą koniunkturę. Naprawdę tam wiele rzeczy zaczyna się dobrych na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej i piłkarze, prawda, gdzie się po nich sięga i oni potem okazuje się, że dają sobie radę w Ekstraklasie, ale nawet właśnie te drużyny, które, to jest ta świeża krew, która jest potrzebna naprawdę. Często jest tak, że w elicie jest no, takie trochę zasiedziałe to towarzystwo i trochę przewietrzenie go właśnie takim Rakowem Częstochowa, czy nawet Miedzią, naprawdę, to bez żadnej kurtuazji. Pamiętamy przecież, jak Miedź awansowała do Ekstraklasy, wydawało się, że sobie poradzi. Naprawdę, tak. Dopóki ci Hiszpanie grali, prawda, i to jakoś działało. No, spadek był trochę niefortunny. Ale z przyjemnością się i spadnie niefortunnie. Jeden ten ostatni mecz, nagle się okazało, że może ten mecz Wisła Kraków to przeszedłby do historii i może by decydował jednak o utrzymaniu. No, to wszystko no, jakoś się dziwnie i nieszczęśliwie potoczyło dla Miedzi, ale tak, no, wydaje mi się, że tutaj ta dysproporcja jest za duża i trzeba ją niwelować dla dobra wszystkich.
ja myślę, że coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę, którzy funkcjonują w Polsce. Antku, w jaki sposób można to zniwelować? Ja rozumiem, że to jest proces, to nie jest temat na rok, na dwa, ale może poprzez wyższą umowę telewizyjną, ponieważ no, ta dysproporcja, co wspomniałeś też dzisiaj, jest no, kolosalna między pieniążkami, które dostają kluby pierwszej ligi, a Ekstraklasy, to jest przepaść. Jest przepaść. Być może no, idealnym rozwiązaniem być może byłoby to, gdyby te prawa były połączone po prostu, żeby ktoś sprzedawał, żeby ktoś był właścicielem, jakiś pośrednik, jakiś, no, jakiś podmiot, który miałby prawa telewizyjne do Ekstraklasy i pierwszej ligi. Tak jak kiedyś, co się wydawało niepojęte na przełomie wieków, scentralizowano prawa telewizyjne do Ekstraklasy. Pamiętamy, jeszcze wcześniej to było tak, że każdy... Wolna Amerykanka, tak, totalnie. Tak. Te mecze fruwały po różnych kanałach. Tak, i jednak udało się to scentralizować. Tak, być może trzeba byłoby zrobić to na poziomie pierwszej ligi i Ekstraklasy. Czyli w jednym pakiecie na pewno była, wartość tych praw byłaby o wiele większa i wtedy można byłoby się umówić na procentowy podział tych pieniędzy. Mhm. Na przykład 20% wartości kontraktu to są pieniądze dla pierwszej ligi. I wtedy miałoby to sens. No 20% przy kwocie, nie wiem, która by wtedy wynosiła, załóżmy, 400 milionów złotych, no to byłoby 80 milionów złotych. No i to już były konkretne pieniądze. Oczywiście nie sprowadzamy wszystkiego do pierwszej, do praw telewizyjnych. To muszą być też prawa marketingowe, prawda? Sponsorzy tak. I to sponsor tytularny ligi. To powoli wszystko zaczyna w pierwszej lidze przybierać takie właśnie kształty. Zaczyna się to od infrastruktury, prawda? Żeby to było atrakcyjne dla ludzi, dla sponsorów, prawda? Żeby się chcieli reklamować poprzez pierwszą ligę. I to, co Polsat nawet robi, to robi naprawdę dobrą robotę. To były śmieszne pieniądze przez wiele lat, one są teraz trochę wyższe. Trochę wyższe. Ale one, no, widocznie tak musiało być, że to jest proces, który trwa i który być może wielu ludzi denerwuje, że to za długo trwa. Bo te, ale mówię, jest już organizacja pewna, pierwsza liga, prawda? To już jest firma, prawda? I marka. Myślę, że to idzie w tym kierunku i jestem dobrej myśli, naprawdę. Okej, to schodzimy na Murawę, aczkolwiek nie na Murawę stadionu przy ulicy Oporowskiej, który jest... Gdzie gościmy dzisiaj? Który jest tutaj za naszymi plecami. Tutaj rozrywki Fortuna pierwszej ligi toczyć się nie będą, natomiast... Ale w drugiej ligi jak najmniej. Ale w drugiej ligi już tak. Jesteśmy w przededniu startu drugiej rundy Fortuna pierwszej ligi. Antek, jakie są twoje typy na tą rundę? Jak ty widzisz, co się wydarzy na zapleczu Ekstraklasy w rundzie wiosennej? Kto awansuje, kto spadnie? No słonie się rozpędziły, a jak rozpędzony słoń... To ciężko go zatrzymać. Trudno go zatrzymać i... Słonie stratują ligę? Tak, naprawdę. Tutaj chyba Mariusz Lewandowski, czyli taka legnicko-lubińska tutaj... Persona, motyw, dlatego może o tyle przyjemniej o tym mówić, ale faktycznie, o ile w tamtym sezonie no, miał pewne zakręty, generalnie doczołgał się z drużyną do baraży, nie udało się awansować, to teraz jednak tam wszystko jest poukładane i myślę, że jeszcze wzmocnienia zimowe, myślę, że tutaj nie ma w ogóle dyskusji i Brukbeck musiałby, oczywiście pamiętamy, że potrafił marnować przewagi. Kto jeszcze wsiądzie na tego słonia? Ale właśnie, podczepi się do tego słonia? Kto się podczepi, jak ktoś się podczepi, to też pewnie siłą wjedzie do Ekstraklasy. Naprawdę, to niezwykła tutaj będzie walka. Ja spytam inaczej, czy Miecia Legnica ma szansę jeszcze znaleźć się w tej... W dwójce nie sądzę. Nie sądzę, żeby to aż tak dobrze poszło Miedzi, bo... Z doświadczenia też wiem, że trudno gonić wiosną. Jeżeli nie ma się tego kapitału wyprodukowanego jesienią, tego takiego nawisu, prawda, to później jest kłopot. I myślę, że no nie można sobie tak zakładać, no można, ale raczej to jest naiwne założenie, że o, tu wygramy, tam zremisujemy i będzie dobrze, prawda? To nie wierzę w to. I myślę, że Miedź może, oczywiście baraże to jest, na razie nic nie robi, a już wyleciała ze strefy barażowej, prawda, bo tych wskoczyły wyżej i tak dalej. I to jest pewnie jakiś problem, który Miedź być może go nie przeskoczy, w sensie drugie miejsce. Ale ja bym stawiał mimo wszystko, mówię mimo wszystko, bo teraz zaczęło się źle ale dla tej drużyny, ale na ŁKS. Że ŁKS się jakoś pozbiera i będzie jednak chyba, jest taki najpoważniejszym kandydatem do tego drugiego miejsca. Czy Termalika i ŁKS awans? Tak.
A dalej mieć to, w barażach. Ta, ale właśnie, dalej to się jakby już nie odważy, kto z tych baraży. Mieć widzę w barażach jak najbardziej, ale kto... No, no i Arka Gdynia zawsze jest taką drużyną, której nie można lekceważyć. O Radomiaku się mówi, że tam się zbroi. Tak? Łęczna oczywiście tak. Też jest wysoko. Też, to, no naprawdę. To, zaraz o Miedzi porozmawiamy dalej, jeszcze to spadnie. O ten system barażowy. Zgodzisz się z nami, że on jest... nad wyraz atrakcyjny? Tak, naprawdę. Ale to jest ten jeden z tych elementów, który był atrakcyjny, właśnie produkt ligowy. Trzeba powiedzieć, że zasługa Zbigniewa Bońka, co by o nim nie mówić, bo różnie się o nim mówi. To był jego pomysł, on a może nie jego, ale on o nim powiedział. I na konto prezesa. Dokładnie, no tak to jest. No. Nie pracują na konto prezesa. Taki właśnie model angielski, prawda? Gdzie no tak, on jest wyjęty wręcz z championship. Dokładnie, tylko że tam oczywiście inaczej to funkcjonuje, bo ten sama impreza finałowa, prawda? Tak, na stadionie narodowym. Ale system. Tak, ale zresztą Bonik kiedyś powiedział i ja jestem za tym, żeby on sobie wyobrażał, nie na narodowym, bo on jest zawsze obłożony, ale na stadionie śląskim w Chorzowie taki finał, taki weekend finałowy, prawda? No byłoby to coś super, prawda? I Super Bowl pierwszej ligi. Tak, naprawdę. I to właśnie robiłoby, nakręcałoby koniunkturę. Dobry pomysł jak najbardziej, bo też oczywiście widzimy, że teraz Widzewu jeszcze przebąkuje. Nawet o Koronie Kielce słyszałem, że jeszcze mówi. Jak to w pierwszej lidze? 3/4 ligi walczył awans? Nawet jak nie było strefy barażowej, to pewnie... Reszta walczy utrzymania. Krótko, kto się pożegna z ligą? Kto jest dla ciebie kandydatem? Właśnie tutaj na dole... Trudno mi powiedzieć, naprawdę, nie chcę tutaj tak strzelać. Wszystko może się tam wydarzyć. No, tak, potem będę rozliczany, to dobra. Ale jesteś uważany za specjalistę od piłki dolnośląskiej. Chrobry Głogów nas też interesuje. Nie, poradzi sobie? Tak, znowu sobie poradzi. Tutaj też po sąsiedzku Odra Opole też myślę, że sobie poradzi. Zresztą Odra to ciekawa drużyna. No, bardzo ciekawy skład. Ciekawy skład, tam Bonecki odszedł, ale szybko się pozbierali, bo Drewniaka, zresztą z Miedzią Legnica sparing taki na 2-2 chyba. Tak, tak. Czyli to wszystko też widać, że ta Odra, dobrego trenera mają. Ten Dietmar Bremer to trener, który od Kosty Runiajcza z Pogoni Szczecin przyszedł, jego asystentem był i widać, że coś ma przejął od niego. To naprawdę ciekawe, ale nie mówmy o Odrze. Myślę, że tak, będzie ciekawie, naprawdę. Liga będzie ciekawa, jak mawia klasyk. Tak jest. Naprawdę, ale wyjątkowo ciekawa w tym takim pandemicznym okresie. Też nie wiadomo, kto komu, co komu zaszkodziło i to jeszcze dodatkowo komplikuje sprawę. Panowie, że nie ma atutu własnego boiska teraz przy pandemii, prawda? O tym też się mówi, że... Mocno osłabiony ten atut jest. Ale Antku, wracając do Miedzi, czy ta przebudowana Miedź, można powiedzieć, od podstaw... Odmłodzona, spolonizowana. No. Przez trenera Skrobacza przekonuje cię, czy ten kierunek zmian, które wdraża trener Skrobacz, idą w dobrym kierunku? Ja słuchałem waszego gościa, trenera Skrobacza, kiedyś gościliście go w styczniu. Dwukrotnie, tak. Tak. No, zaskoczył mnie, bo rzeczywiście, tak sobie uświadomiłem, że były mecze, że tylko Paweł Zieliński grał, prawda? Tak, która jeszcze... Plus średnia wieku 23-24. Tak, jeszcze odmłodzona i tak trochę spolonizowana, prawda, i wszystko to... No tak, jest to ciekawy projekt taki się zrobił, prawda? W ogóle, ciszę jedziesz, dalsze budujesz, jak mówię. Albo dalej to jedziesz. Bracia Rosjanie, jak mówię. Tak, bracia. I to widać po tej drużynie, prawda? O Miedzi już tak się nie mówi, nie ma takich prężenia mózgu, że tu nie wiadomo, co zrobili. Nie ma hypu, takiej napinki. Może być. I nawet nie chciałbym właśnie tego przerywać. Niech tak będzie i opowiadać, że co tu Miedź zrobi, ale naprawdę. Ja zgadzam się z trenerem Skrobaczem, że kluczem było jednak zbudowanie tej stabilnej obrony, żeby to wszystko grało, a musiało grać od bramkarza. I tutaj bardzo dobre pociągnięcie, czyli zatrudnienie Lenarcika, który z Bełchatowa, zresztą mam nadzieję, że może grać pierwszy mecz z Bełchatowem. Chyba nie ma tam, nie sprawdzałem, czy nie ma, bo oni... Czy nie ma klauzuli? Nie słyszałem. Klauzula lojalności. Lojalności, ale oby nie, prawda, bo to byłoby trochę bez sensu. To nie jest wypożyczenie, prawda? To transfer definitywny. Tak, ale czasami się tak lubią dogadać jeszcze. Ale nie sądzę. Bramkarz, który rzeczywiście doświadczony, który powinien dać tą stabilizację, chociaż myślałem kiedyś, że Hewelt też da stabilizację, ale okej, teraz zakładamy, że to będzie, bo to co się działo, nie wiem, w meczu z ŁKS-em, pamiętam, to po prostu Miedź Legnica potrzebuje stabilnej obrony i taką ma w tej chwili, wydaje się.
w każdej, nie ma takich gwiazd, prawda, takich jakichś takich odjazdów, prawda, chociaż ten Dani, Hiszpan, Pinillos, który wydaje się, jak będzie zdrowy i w formie, no to może być takim gwiazdą ligi. Tak, nowym, nie wiem, czy Marquitosem, ale no inna pozycja. Nie ta pozycja, ale tak, ale w sensie tak, poziomu. No jest też Roman, prawda, cały czas, który też po kontuzji chyba jeszcze. Po kontuzji aktualnie raczej. Raczej nie gra. Tak, ale no i ten Brazylijczyk, jak on, Garcia, tak? Ja się uczę cały czas. Garcia Marquette. Marquette, tak. No to też podobno niezły chłopak. No jest to chłopak, który na pewno jest największym wygranym okresu przygotowawczego. Dużo gra też. Juszkowicz, rozumiem, że jeden tylko może grać poza Unię, bo to już poza Unię, czyli tutaj trener Skrobacz będzie musiał ich jakoś wszystkich poukładać, ale jest ten też Mateusz Kaczmarek, młody chłopak, tak, z Rakowa, 2003 rocznik, już debiut w Ekstraklasie i to jest chłopak, który spokojnie może grać w podstawowym składzie, oczywiście limit młodzieżowca jeszcze tutaj współwypełniać i to naprawdę wszystko wydaje się, że jest poukładane, zbilansowane. Trener Skrobacz, który podoba mi się, jak on buduje drużynę, że moim zdaniem nie patrzy w metrykę, no to wszyscy trenerzy tak mówią, ale on naprawdę nie patrzy i wychodzi mu i tak młoda drużyna, prawda? Bo z drugiej strony ma oczywiście Matuszka. Tych młodzieżowców o limicie młodzieżowców, przepraszam, że ci wtrącę się, mówiłeś, no, jeżeli dla trenera Skrobacza ten limit młodzieżowców nie jest żadną przeszkodą. Nie jest żadną. Bo tam po czterech, czasami grało w pierwszej jedenastce. A dla wielu trenerów w pierwszej lidze to jest problem, na siłę gra. Gdzie chyba czterech młodzieżowców grało. Tak. To jest no niebywała sprawa. Mhm. Tak, to nawet z punktu widzenia Zagłębia Lubin czy Śląska Wrocław, tak patrząc z naszego podwórka, no to tam zawsze widać, że oni się martwią, żeby ten jeden zagrał młodzieżowy, zwłaszcza w Śląsku Wrocław. To, no to tam nie ma tego kłopotu. I tutaj, jeżeli, no pytanie, czy zobaczymy wiosną mieć taką, jaką widzieliśmy w początku rundy jesiennej, czy z tych ostatnich pięciu, sześciu meczów, no bo od meczu z Termaliką, no to jeden remis i reszta zwycięstwa, tak, prawda? I to jeszcze w takich meczach, wszystkie te mecze były takie no, widowiskowe po prostu, nie? I Matuszek, który nagle życiowy sezon, strzelecki. Kamil Zapolnik. Zapolnik, jeżeli jeszcze by Drzazga się odnalazł, bo to jest chłopak, który potrafi grać piłkę, naprawdę. Mhm. I on, tak, pierwsza liga to jest, zawsze uważam, że dla niego, tak jak dla Zapolnika niestety, że Ekstraklasa to jest za wysoki poziom. To jest jak hokeiści nasi w 70-tych latach, prawda? Tak. Grupa A, grupa B, grupa A, grupa B. Dokładnie. Oni też tak trochę, ale nie ma nic tutaj, żadnych przeciwwskazań, żeby oni się właśnie wykazali w pierwszej lidze i Drzazga, jeżeli jeszcze dojdzie, i Trąd, który też się ładnie, no, i Pużycki, prawda, który dokładnie taki sam piłkarz właśnie, ta Ekstraklasa trochę go przerasta. I mogą naprawdę, ta drużyna może iść w górę, to nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli nie ma na niej presji, bo tak jak mówimy, wydaje się, że nie ma, ale też nie wiemy do końca, co się dzieje tam w szatni, co tam im trener Skrobacz codziennie opowiada, co prezes, znaczy co właściciel klubu im mówi. Właściciel klubu wszystko. Oficjalnie, no, oficjalnie na zewnątrz, nie wysyła takich sygnałów, że awans albo śmierć. Jak jest wewnątrz, zaświeca lampę. Tak. Gdy są wyłączone mikrofony, tego nie wiemy, co prezes mówi. Wydaje się, że nie, i trener Skrobacz też w wywiadach o tym mówi. Oczywiście, jeżeli uda się ugrać coś więcej, no to będzie handicap, to będzie dobro dodane. Ale potrafi trener Skrobacz w doskonały sposób ściąga tę presję. Widać, że bierze to też na siebie i o tym się właśnie nie mówi. Buduje, ma pomysł. Paweł bardzo lubi używać tego określenia, ta śląska taka no, jakość jest widoczna. Śląska etyka pracy. Śląska etyka pracy, o, dziękuję ci bardzo, wyleciało mi to słowo, czy ten zwrot, więc no. No wydaje się, że wszystko powinno być na dobrych... Tak, spalinki pokazują, że mieć bardzo płynnie i z pomysłem również wchodzi w tę rundę rewanżową. Antku, właśnie, jeszcze uzupełnię i zadam konkretne pytanie. Czy ty uważasz, że trener Jarosław Skrobacz jest takim, można powiedzieć, odkryciem pewnego rodzaju w polskiej piłce, jeżeli chodzi o szczebel centralny? No to jest trener, trochę mi przypomina trenera Mamrota, w sensie... No nie takim, że no Mamrot jest o wiele dalej, na pewnym etapie trenera Mamrota, powiem tak, no bo trener Skrobacz też nigdy jeszcze nie pracował w Ekstraklasie, a jest już nie tak młodym trenerem, już takim powiedzmy średniego pokolenia trenerem. No tak jak trener Mamrot. Trener Mamrot wyrobił jest markę. Troszkę młodszy, prawda? No ale właśnie, Mamrot budował swoją markę w Chrobrym, trener Skrobacz budował w Jastrzębiu. Oczywiście trochę inaczej się potoczyły losy, bo Mamrot został wyciągnięty do Ekstraklasy z Chrobrego, a trenerowi Skrobaczowi gdzieś tam w Jastrzębiu przestało, że
żreć, prawda? W pewnym momencie z różnych powodów oczywiście i no pieniędzy tam przede wszystkim nie było i tam wszystko zaczęło się walić. Tak, trener Skrobacz jest kolejnym takim trenerem z zaplecza. Nie powiem, że wyjątkowym, no bo takich trenerów już było kilku, prawda? I nawet przecież możemy tak traktować trenera Papszuna chociażby, prawda? Chociaż mówię inaczej, bo on z Rakowem no szedł, prawda, do góry, no ale też, no trener Skrobacz też szedł z Jastrzębiem, nie? I z trzeciej do pierwszej. Tak, ale Papszun wjechał do tej ekstraklasy ze swojego. Tak, Skrobacz jeszcze nie. Tak, a Skrobacz jeszcze nigdy nie pracował w ekstraklasie i to jest dla niego też taki moment, on na pewno zdaje sobie sprawę, że jak mu się powinie noga, no nie powiedzie mu się z miedzią, w sensie że nie awansuje do Ekstraklasy. Nie mówię w tym roku, ale i też za rok, albo że za dwa lata, bo rozumiem, że Andrzej Tadeło widzi tę perspektywę i dopuszcza możliwość, nie uda się teraz, to za rok, a może za dwa, okej. Okay. Ale jak nie uda się też Skrobaczowi razem wtedy z Miedzią, to on pewnie, trudno będzie mu do Ekstraklasy wtedy, jakby gdzie, no, a czy on jest takim, już w takim momencie, decydując się na pracę z Miedzią, wydaje mi się, że uznał, że to jest ten klub, z którym może odnieść sukces. Ostatni dzwonek. Tak, tak, ostatni dzwonek. Inaczej, że jeżeli chce być w Ekstraklasie, to wejdzie do tej Ekstraklasy z Miedzią. No, ja myślę, że on to dostał ogromną szansę. Dostał szansę, tak, i tak to dostał potraktował. Dostał argumenty w postaci wolnej ręki, tak, w doborze piłkarzy, więc to też jest ważne. Nie, no oczywiście. I też miał już ten, powiedziałbym, może przesadzę, ale taki mikrokryzys jesienią, prawda? Kiedy wydawało się, że ta Miedź, tak człowiek, jak tak remisowała, przegrywała, to tak na pewno mieliście coś takiego, że tak patrzyli się w tabelę na dół, prawda? Gdzie tam coś tam, za chwilę to się oczywiście, o dobrze, że tak mało drużyn spada, dobrze, bo też może być jakiś kłopot. I on sobie z tym kryzysem poradził. I to jest naprawdę jego wielki no, wyczyn i też taki kapitał, który sobie szybko zbudował, bo też pokazał prezesowi, właścicielowi klubu, który, jak wiemy, wiele przeżył już w tym klubie, prawda, już widział wszystko, prawda, i w tej chwili on wie, że Skrobacz to jest człowiek, który nie pęka na robocie, prawda, który widać, że sobie poradził, że sobie umie poradzić, że umie dotrzeć do drużyny, prawda, w takim trudnym momencie, kiedy mniej doświadczony trener mógłby spanikować, prawda, że jakieś dziwne ruchy. On też się nie boi odsuwać piłkarzy tych takich, nawet z nazwiskiem, jak tam, nie wiem, Pietrowski chociażby, prawda, gdzie wydawałoby się, że kompletnie się nie łapie. Czy Warcholak, prawda, no takich piłkarzy było, Warcholak też, tak? Tak, tak, tak. On tak, odsunął, tak. Tak, no to wszystko jest jakby u niego znakiem, że ma charyzmę, prawda? Że nie boi się. Nie można się bać, zwłaszcza w takim. On wszedł do drużyny takiej, no, której no, naprawdę od sasa do lasa, w sensie statusu tych zawodników, prawda? Młodzi, ale też starzy, prawda? Tacy owacy, prawda? Z doświadczeniem, bez doświadczenia, którzy no, wiele widzieli i on sobie to wszystko jakoś tam poukładał. I naprawdę ta jesień, ten grudzień, to już był koniec listopada i grudzień, to już naprawdę bardzo przyzwoita. Przełom był z tą Termaliką, mimo wszystko wydaje mi się, mimo przegranego meczu, dziwnie, prawda, bo ten karny nie było, ale okej, okay, no sprawiedliwość i tak dalej, gdzieś tam się dopełniła i gdzieś tam coś pękło w tej drużynie i oczywiście muszę chwalić Matuszka, bo wydaje mi się, że takiego lidera mieć potrzebowała, każdy by chciał mieć, każdy zespół takiego lidera, on już to przerabiał z Górnikiem Zabrze przecież i teraz gdzie naprawdę cudu dokonał Górnik, pamiętacie, awansując do Ekstraklasy, kiedy już na młodzież zaczął Broś stawać, potem wszyscy mówią Żółkowski, Ambrosiewicz, prawda, genialny trener, ale on po prostu już zaczął stawiać na młodych chłopaków, potem się okazało, że to był strzał w dziesiątkę i to wszystko gdzieś tam, zresztą kosztem Miedzi też. Kosztem Miedzi, tak. No, ale tak to bywa, być może teraz się to wszystko odwróci i wtedy klub śląski triumfował, a teraz trener ze Śląska, z Górnego Śląska pomoże Miedzi awansować. Rzeczywiście to jest taki sól ziemi czarnej, prawda? Człowiek stamtąd, człowiek ze Śląska, który naprawdę etos pracy, tak. To jest ważne i to było potrzebne tej drużynie. Mi się wielu trenerów miała mieć Legnica, ale z taką charakterystyką jeszcze chyba nie. Andek, jesteś zwolennikiem właśnie takiego właśnie sposobu budowania zespołu w pierwszej lidze, zespołu, który ma za zadanie awansować do Ekstraklasy.
przeciwstawiam go do filozofii, która była w Legnicy przez wiele lat wcześniej praktykowana. Mam tu na myśli oczywiście, jak domyślasz się, ściąganie z piłkarzy z nazwiskami szybko. Przy okazji też z wysokimi kontraktami. Tak, tak. Znaczy, Miedź już wszystko przerabiała za kadencję. Wszystkie modele. Andrzej Dudą mógłby książkę napisać. No musiał przetestować. Bez żartu, prawda? On mógłby napisać i teraz dopełnia się to. Wydaje się, że jak to już nie zagra, to ja nie wiem, to od nowa trzeba zaczynać. Trzeba dzwonić do trenera Dominika Nowaka. Tak, albo do, nie wiem, do Bogusława Baniaka, tam od początku. Specjalista dla was. Dokładnie, trzeba dzwonić, prawda? To już nie ma co trenować, to trzeba dzwonić. Ale tak, pozdrawiamy trenera Baniaka. Oczywiście, zawsze pozdrawiamy trenera Baniaka. Zawsze można z nim fajnie porozmawiać. Wydaje mi się, naprawdę, można zamknąć pewną epokę w Miedzi ostatnim etapem i to się musi udać, to po prostu się musi udać, jeżeli się nie uda, to będzie źle, i nie wiem, czy Andrzej Dadeło wytrzyma kolejne rozczarowanie, bo teraz już nikt mu nie zarzuci, że idzie na skróty, że właśnie chce coś szybko, że brakuje mu cierpliwości, że szasta pieniędzmi, że słucha złych doradców. Wydaje się, że teraz jest wszystko na właściwym miejscu, naprawdę. Pewnie, mnie się wydawało, że tak już było za Dominika Nowaka. Tak w pewnym momencie inaczej budowana drużyna, ale wydawało mi się, ale okej, doszli do Miedź doszła do punktu, do którego chciała dojść, czyli awansowała do Ekstraklasy. Wydawało się, że tego nie może zepsuć. No jednak się zepsuło. No, gdyby to był ten sezon jak teraz, to pewnie Miedź by nie spadła, no bo jedna drużyna spada. No ale to nie ma co szukać takich usprawiedliwień. Po prostu się nie udało. No, czy teraz się uda awansować? Z kolei jest trudno, bo jest wyjątkowo mocna ta konkurencja. Są firmy z przodu. To nie są firmy przypadkowe, jak przy całym szacunku, jakaś Chojniczanka, jak czasami była. Tak, Puszcza, tak. Tylko solidne marki, solidne firmy. Dokładnie. Są tam, wiedzą, czego chcą, mają pieniądze zazwyczaj i mają takie know-how, powiedziałbym, prawda? Wiedzą, jak to się robi. Miedź też wie i dlatego będzie ciekawie. Z optymizmem, więc czekamy na rundę wiosenną, kochani. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W piątek, Antek, ukazuje się Skarb Kibica, przeglądu sportowego Skarb Kibica Fortuna pierwszej ligi, a więc polecamy. Jak zwykle, jak wysoka jakość zapewniona. Przed programem właśnie rozmawialiśmy, że my z Pawłem jeszcze jesteśmy tymi pasjonatami, którzy spieszą do kiosków i kupują ten... No to jest rytuał pewnie. Młodszym kibicom, którzy tego nie robią, polecamy ten rytuał, ponieważ naprawdę chyba najlepsze wydawnictwo na naszym rynku. Skarb Kibica Przeglądu Sportowego. Wszystko o pierwszej lidze. Antek, też tam od wielu lat pracujesz przy... O drugiej lidze też przy okazji. Druga liga i pierwsza liga, tak? Tak, Ekstraklasa. To już jest za nami, także polecamy. Antek Bugajski, dziennikarz Przeglądu Sportowego, był na pokładzie Niskiego Pressingu. Antek, dziękujemy za debiut w naszym programie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Ja też. Jeszcze pogadam. Bardzo miło, sympatyczna rozmowa. Oby z konkluzjami na stadionie, na boisku w Legnicy. Dobrymi konkluzjami. To już zapraszamy w takim bądź razie w czerwcu po rundzie, czy udanej... Na fetę, tak? Czy nie, na fetę, właśnie, tak się umówmy, także Antku, czuj się zaproszony. Wolimy fetę niż typy. I do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć. Dziękujemy.